Całkiem niedawno na łamach portalu Miasto Gier mieliśmy dla Was test głośników Pebble Pro od firmy Creative. Tym razem otrzymaliśmy do testów większy model tych samych głośników, czyli Pebble X. Model ten niedawno trafił do sprzedaży, a my oczywiście postanowiliśmy go przetestować. Już samo pudełko jest sporych rozmiarów, dużo większe od tego, w którym dostarczane były głośniki Pebble Pro. Na opakowaniu widzimy wizerunek głośników. Jak widać, mamy w tym przypadku zestaw, na który składają się dwie satelitki. Charakterystyczne wyglądem oraz subwoofer. A z tyłu, oczywiście, jakieś podstawowe informacje na temat zestawu oraz tego, co się w nim znajduje. Po otwarciu pudełka. Mamy garść makulatury. A jakieś prawdopodobnie podstawowe informacje na temat tego, jak połączyć cały zestaw. Okablowanie. W tym przypadku jest to kabel USB-C na USB-C, który służy do podłączenia głośników do komputera. Kabel. Jack 3,5 mm na jack 3,5 mm, abyśmy mogli podłączyć do głośników jakieś zewnętrzne źródło dźwięku. Oraz dodatkowy kabel USB-C na USB-C, dzięki któremu jesteśmy w stanie podłączyć drugie źródło zasilania do głośników i podbić ich maksymalną moc. Praktycznie dwukrotnie. Jeśli chodzi o same głośniki, są one całkiem fajnie zabezpieczone. A ich wygląd nawiązuje oczywiście do serii Pebble od firmy Creative. Mamy więc głośniki wycięte z kuli. Na głośniku lewym znajduje się pokrętło, dzięki któremu jesteśmy w stanie zmniejszać lub zwiększać głośność. Wciśnięcie tegoż pokrętła pozwala nam ponadto wyciszyć całkowicie głośniki. Do tego jest przycisk pozwalający nam włączyć Bluetooth oraz zmieniać podświetlenie. Tutaj dookoła głośnika tego, jak i tego drugiego znajdują się bowiem diody LED. Które ukryto pod obudową. Na lewym głośniku jest ponadto wyjście słuchawkowe oraz wejście na mikrofon. Oprócz gniazda słuchawkowego oraz mikrofonowego są też gniazda z tyłu. Jak widać, kable pomiędzy głośnikami są zamontowane na stałe, a przy pomocy dwóch portów USB-C łączymy głośniki zarówno z komputerem, jak i z dodatkowym źródłem zasilania. Dodatkowe źródło zasilania wpinamy do portu USB-C oznaczonego jako Power Delivery. I to właśnie dzięki temu gniazdu jesteśmy w stanie podnieść maksymalną moc głośników dwukrotnie. Yy, oprócz dwóch portów USB mamy jeszcze port yy, AUX na jack 3,5 mm. Drugi głośnik. Wygląda dokładnie tak samo jak pierwszy, czyli także został wycięty z kuli. W jego przypadku nie mamy natomiast żadnych przycisków, żadnych pokręteł, żadnych gniazd na stałe, tylko zamontowany yy, przewód, który pozwala nam połączyć zestaw w całość. Jeśli chodzi o ostatni element zestawu, jest nim subwoofer. Właśnie jego brakowało w zestawie Pebble Pro, który testowaliśmy wcześniej. Także subwoofer został porządnie zabezpieczony. Jest dosyć ciężki, aż zaskakująco ciężki jak na, na jego rozmiar, bo on nie jest jakiś bo nie jest jakiś przerażająco duży. No, i już na pierwszy rzut oka widać, że wykonano go bardzo estetycznie. Z przodu mamy ymm, przetwornik, dzięki któremu oczywiście uzyskujemy niskie tony. Z boku dwa radiatory pasywne, które wzmacniają owe niskie tony. No i od spodu kilka nóżek gumowych, które po pierwsze sprawiają, że głośnik się nie przesuwa, a po drugie tłumią ewentualne drgania. Więcej informacji na temat głośników Pebble X Plus znajdziecie oczywiście na portalu miastogier.pl w naszym teście. Do jego przeczytania serdecznie zachęcam.